Pan profesor Krzysztof Rozkoszek jest jednocześnie uczestnikiem pleneru dla ORO, który inauguruje w naszej instytucji serię zdarzeń plenerów właśnie dotyczących ceramiki. Podjęliśmy takie postanowienie, w tym celu na wygląda, zmieniamy naszą infrastrukturę, żeby pobyty ceramików stały się pewną tradycją ORO-owską i wokół tej idei chcielibyśmy skupić twórców, którzy i mogą pochwalić się pewnym dorobkiem i pewnym doświadczeniem, ale przede wszystkim jakością tej produkcji artystycznej. I jednym z takich osób jest właśnie pan Krzysztof Rozkoszek, który będąc uczestnikiem pleneru, czyli pracując jak gdyby przy warsztacie na co dzień, dzisiaj ma swoje święto i może nam przedstawić pracę z ostatniego okresu. Wystawa ma taką dwuskrzydłową strukturę. W tej części jest rodzaj małej retrospektywy, która pokazuje wcześniejsze doświadczenia i eksperymenty artysty. W skrzydle prawym cykl parzyste, nieparzyste, czyli te prace najnowsze, które powstały na przestrzeni ostatnich 2-3 lat. Deklaruje się jako ceramik i to może nie jest to zbyt odkrywcze czy oryginalne, natomiast zamierzam to podkreślić z tego powodu, że dla mnie fundamentem jest materiał. Materiał i warsztat, którym się posługuje. Warsztat wychodzący się z tradycji rękodzielniczej i designerskiej, natomiast w moim przypadku wykorzystywany do działań zmierzających w kierunku, tak jak powiedział pan dyrektor, tej nieco bardziej czystej kreacji i istnienie gliny i jej właściwości nie tylko mnie fascynują, ale wręcz inspirują do określonych działań. W swoich pracach szukam harmonii pomiędzy barwą, fakturą i formą, ale też konsekwencji pomiędzy strukturą, istotą materiału, a metodą kształtowania i sposobem wypału. Wypał jest szalenie istotnym momentem w działaniach ceramicznych. Piec jest tym czynnikiem, który utrwala i wydobywa efekty, a jednocześnie weryfikuje pracę ceramika. Każdy wcześniejszy błąd zostanie ujawniony, dlatego z wypałem wiążą się emocje, kiedy oczekuje się na otwarcie furty piecowej, a te emocje są tym większe, kiedy oberwie się piecami na żywy ogień. To są te działania, które są mi bardzo bliskie i dlatego pozwolimy sobie zaprezentować Państwu też płytę dokumentującą budowę i wypał różnych konstrukcji piecowych, przede wszystkim pieców polowych. Często są to piece przenośne bądź improwizowane czy eksperymentalne, stanowiące przeciwieństwo konstrukcji stacjonarnych wykorzystywanych w przemyśle czy w tych naszych codziennych pracowniach. Wypał elektryczny czy gazowy jest właśnie taką prozą, natomiast wypał związany z ogniem to już jest nieco inne działanie, często wydaje mi się, i sądzę, że nie jest to tylko moja opinia, że te działania są tak samo istotne, sam proces jest równie ważny jak efekt w postaci skończonego obiektu.
zamknięte.